PGA 2019, GITS 2019 i CEGA. Sporo się działo w miniony weekend na międzynarodowych targach poznańskich. Imprezy były dedykowane graczom, pracownikom branży tworzącej gry oraz mediom. Cześć, jestem Mefrio, a w tym materiale zrelacjonuję PGA 2019, GITS 2019 i CEGA. Jeżeli interesują Cię tego typu relacje, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Jak co roku, pawilony międzynarodowych targów poznańskich wypełniły tłumy fanów elektronicznej rozrywki. Zwiedzający mogli pograć w gry niezależne w strefie indie, tytuły większych firm w dedykowanych strefach oraz wiele popularnych gier online na praktycznie każdym stoisku oferującym sprzęt gamingowy. Masa osób rywalizowała w konkursach, w których należało wykazać się wiedzą na temat gier, sprawnością fizyczną lub pokonać rywali w takich grach jak League of Legends, Rocket League czy Counter-Strike. Największe kolejki obserwowałem jednak do Cyberpunka, którego premiera zaplanowana jest już na 16 kwietnia 2020 roku. Czasu nie trzeba było spędzać przed monitorem. Były też miejsca przeznaczone na gry planszowe oraz wyodrębnione obszary na zabawy z laserowymi tagami. Tak duże wydarzenia przyciągają popularnych youtuberów, streamerów itd. Wiele z tych osób można było spotkać w strefie Stars for Fun. Fani mogli jednak znaleźć swoich ulubieńców praktycznie niemal na całym obszarze PGA 2019. W wielu przypadkach promowali oni stoiska poszczególnych firm. I tak, tradycyjnie już mogliśmy spotkać pierwszą polską streamerkę Brunecię czy Namidano Bakę. Organizowane były też konkursy cosplayowe. Część przebierańców promowała jednak gry lub całe strefy. Zwiedzający bez większego wysiłku mogli złapać kogoś w cosplayu do ciekawego zdjęcia. O ile wiele paneli dyskusyjnych na Game Industry Conference było nastawionych na ludzi z branży, to pewne bardziej przystępne odbywały się też na Poznań Game Arena. Część z nich zorganizowano w strefie indie. Na tamtejszej scenie dyskutowano m.in. świeży temat Blizzarda reagującego na poruszenie kwestii politycznych podczas jednego z organizowanych przez tę firmę konkursów. Każdy odwiedzający targi Poznań Game Arena może też bezpłatnie wziąć udział w Game Industry Conference. Część prelekcji i paneli dyskusyjnych była bardzo przystępna i poruszały ogólne tematy związane z grami jak game dev na uczelniach czy stan gier premium i konsolowych na aktualnym rynku. GITS pod tym względem jest dużo lepiej zorganizowany niż PGA, ponieważ na stronie dostępna jest dokładna agenda na każdy dzień. Podczas minionego weekendu na terenie MTP odbył się również koncert. W planie dla orkiestry pojawiły się utwory, które fanom poszczególnych gier są dobrze znane. A w pawilonie numer 15, w którym odbywa się GITS, ma miejsce także rozdanie nagród CEGA. Uroczystość odbyła się na hali ziemi. Kogo zabrakło, niech żałuje. Praktycznie każdy zainteresowany jakimś aspektem gier mógł znaleźć coś dla siebie. Możliwe było spełnienie nawet tak egzotycznych zachcianek jak doświadczenie przechodzącego obok Wadera. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, to koniecznie zostaw kciuka w górę. Linki do wszystkich moich tego typu relacji znajdziesz w opisie poniżej. A jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. To by było na tyle, dzięki za oglądanie, cześć!